Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Złych Książek. Dziś zajmiemy się drugą częścią sagi Harry Potter, czyli książką pod tytułem Komnata Tajemnic. Wczesnym rankiem pana Dursleya obudziło głośne bębnienie dochodzące z pokoju jego siostrzeńca Harry'ego. A, okej, czyli po roku szkolnym Harry wrócił do swojej patologicznej rodziny, która go dręczy. I ja oczywiście wiem, że autorka potem wymyśliła jakieś niesamowite wyjaśnienie, dlaczego Harry co roku do nich wraca, ale nie zmienia to faktu, że Harry wrócił do swojej patologicznej rodziny, która go dręczy. Chcę więcej bekonu, oświadczył. Kuzyn Harry'ego jako jedyny w tej książce ma odpowiednie priorytety w życiu. Harry Potter był czarodziejem. Czarodziejem, który właśnie ukończył pierwszy rok nauki w Hogwarcie, szkole magii i czarodziejstwa. Wiecie, Harry jest czarodziejem, to takie przypomnienie, jakby ktoś zapomniał o tym mało istotnym szczególe z poprzedniej książki. Dursleyów w ogóle nie obchodziło, że Harry może utracić miejsce w drużynie Quidditcha, jeśli nie będzie ćwiczył przez całe lato. A w jaki niby sposób miał ćwiczyć, tak żeby sąsiedzi go nie zauważyli? Miał zamiar latać na miotle po swoim pokoju? Dursleyowi byli mugolami, ludźmi, w których żyłach nie płynie nawet kropla krwi czarodziejów. Rasizm. Harry'ego tymczasem odwiedza skrzat domowy z Gredek. Harry proponuje mu, żeby usiadł. Jeszcze nigdy żaden czarodziej nie zaprosił Zgredka, żeby usiadł, jak równy z równym. Rasizm i niewolnictwo. Nie, serio, w tym świecie czarodzieje wspierają niewolnictwo. I nikt nie sprawia wrażenia, jakby uważał, że coś jest z tym nie tak. Czy oni żyją w średniowieczu? Harry Potter nawet nie wspomina o swoim zwycięstwie nad tym, którego imienia nie wolno wymawiać. Mówisz o Voldemorcie? Tak, Harry, mówi o Voldemorcie. Naprawdę masz jakieś wątpliwości na tym etapie? Co, myślisz, że jest jakiś drugi zły czarodziej, którego imienia nikt nie wymawia? Okazuje się, że Zgredek ukrywał listy od Rona i Hermiony do Harry'ego. Zgredek miał nadzieję, no jeśli Harry Potter pomyśli, że jego przyjaciele o nim zapomnieli, może nie zechce wrócić do szkoły. Świetny plan, Zgredku, może jego skuteczność zwiększyłoby na przykład... Nie mówienie o tym Harry'emu? Dobry plan! Zgredek, żeby uniemożliwić Harry'emu powrót do szkoły, rzuca jakieś tam zaklęcie. Po chwili przychodzi list. Szanowny panie Potter, z naszego poufnego źródła otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że tego wieczora o godzinie 9:20 w miejscu pańskiego przebywania użyto zaklęcia swobodnego zwisu. Czekajcie, chcecie mi powiedzieć, że zakaz używania magii przez niepełnoletnich czarodziejów jest egzekwowany na podstawie lokalizacji rzuconego zaklęcia i nawet nikt nie sprawdza, czy to faktycznie ta osoba rzuciła to zaklęcie? Przecież połowa z nich się wychowuje w magicznych rodzinach i w ich obecności non-stop ktoś rzuca jakieś zaklęcia. Ten system po prostu nie ma sensu, co zresztą widać na załączonym obrazku. Tymczasem Harry rozmawia z wujem. No więc ja też mam dla ciebie wiadomość, chłopcze. Zamykam cię. Już nigdy nie wrócisz do tej szkoły. Nigdy. Wujostwo z jednej strony robi wszystko, żeby nikt się nie dowiedział o istnieniu Harry'ego i najchętniej w ogóle by się go pozbyli, ale z drugiej strony próbują mu uniemożliwić wyjazd do szkoły, gdzie chce spędzić 10 miesięcy w roku. Następnego ranka sprowadził ślusarza, który wprawił kraty w okno sypialni Harry'ego. Sam zrobił w drzwiach małą klapkę, którą zwykle robi się dla kota, aby można było przez nią podawać małe ilości jedzenia. Okej, to jest ten moment, w którym Harry powinien przez okno poprosić kogoś o telefon do opieki społecznej albo na policję i o zgłoszenie przemocy domowej. Do Harry'ego przylatuje latającym samochodem Ron wraz ze swoimi braćmi. Ron pyta Harry'ego o ten rzucony przez niego czar. Już ci mówiłem, to nie ja, ale musiałbym ci za długo tłumaczyć. Czar rzucił nieznany mi skrzat domowy. Tylko tyle, wszystko wyjaśnione. Naprawdę musisz go trzymać w niepewności? Naprawdę tyle to zajęło? Serio? Kiedy Harry wspiął się już na parapet, usłyszał za sobą donośny skrzek, a po chwili grzmot głosu wuja Vernona. Ta piekielna sowa. Zapomniałem o Hedwidze. Harry jest bucem dla jedynej istoty, która była dla niego miła w ciągu ostatnich tygodni i z którą dzieli pokój. Serio? Zapomniałeś o swoim zwierzęciu? Naprawdę? Jakby... Co, nie zauważyłeś klatki z sową, która była w tym pokoju? Bohaterowie rozmawiają o Luciuszu Malfoyu. A kiedy sami wiecie, kto zniknął, rzekł Fred, wykręcając szyję, żeby spojrzeć na Harry'ego, Luciusz Malfoy wrócił, przekonując wszystkich, że nie miał z nim nic wspólnego. Wciskał kit. W tym świecie istnieje serum prawdy, no nie? Nie mogli tym wszystkim byłym poplecznikom Voldemorta podać tego serum, żeby sprawdzić, czy faktycznie byli pod wpływem czarów, czy robili to z własnej woli? To dlaczego nie podali? A, wiem dlaczego, bo J.K. Rowling nie potrafi pisać spójnych zasad rządzących światem. Tak, mama zawsze marzyła o tym, żeby mieć skrzata.
żeby za nią prasował. Niewolnictwo, czyli co, w świecie pełnym zaklęć i magicznych gadżetów służących do przypadkowych i mało praktycznych rzeczy nie ma magicznej możliwości wyprasowania ubrań? Naprawdę trzeba mieć od tego niewolnika? Serio? Tego lata Percy bardzo dziwnie się zachowywał. Często przesiadywał w swoim pokoju, zamykając się na klucz. Pewnie polerował odznakę prefekta. Pewnie polerował odznakę prefekta. W tym momencie pojawiła się mała, rudowłosa osóbka w nocnej koszuli, która pisnęła cicho i natychmiast wybiegła z kuchni. Okej, co jest nie tak z Ginny? Ona jest tylko o rok młodsza od Harry'ego i Rona, a zachowuje się jakby miała 5 lat. Panowie zwiedzają pokój Rona. Ron przykrył wszystko plakatami przedstawiającymi 7 postaci w pomarańczowych szatach, trzymających miotły i wymachujących nimi energetycznie. Twoja drużyna Quidditcha? Zapytał Harry. Jak się o tym pomyśli, to jest trochę dziwne, że nastolatek ma w swoim pokoju 7 dorosłych mężczyzn, którzy cały czas się w niego wpatrują i wymachują kijami. Zwłaszcza kiedy Ron potrzebuje trochę, nie wiem, prywatności, bo na przykład poleruje odznakę prefekta. Tymczasem przychodzi list od Hermiony, który kończy się słowami: napisz mi szybko, co się dzieje. Ucałowania od Hermiony. Hermiona pisze o sobie w trzeciej osobie, czy jak? Cała ekipa przenosi się na ulicę Pokątną za pomocą magicznego proszku umożliwiającego teleportację między kominkami, ale Harry mówi adres docelowy niewyraźnie i trafia do jakiegoś innego kominka i do tajemniczego sklepu. Za witryną sklepową pojawiły się 2 postacie, a jedna z nich była ostatnią osobą, jaką Harry chciałby spotkać. Był to bowiem z całą pewnością Draco Malfoy. Czyli Harry, mówiąc adres niewyraźnie, przypadkiem trafia do sklepu 2 ulice dalej, a nie na przykład na drugi koniec świata i przypadkiem dokładnie w tym samym momencie, w którym przypadkiem jest tam akurat Draco Malfoy, co pozwala naszemu bohaterowi zdobyć informacje istotne później dla fabuły. Bardzo subtelna robota, autorko. Brawo! Chyba się nie zgubiłeś, kochasiu. Rozległ się tuż przy jego uchu głos, który sprawił, że aż podskoczył. Stała przed nim sędziwa wiedźma, trzymająca tacę pełną czegoś, co przypominało ludzkie paznokcie. Dziękuję, wszystko w porządku, wyjąkał. Ja tylko... Harry, cholipka, co ty tutaj robisz? Hagrid, zachrypiał z ulgą Harry. Zabłądziłem. Ten proszek, fiu... Hagrid chwycił Harry'ego za kark i odciągnął od wiedźmy, wytrącając jej tacę z rąk. Hagrid jest bucem dla jakiejś przypadkowej starszej pani, która w żaden sposób nie zagroziła Harry'emu. O co chodzi? Znaleźli Percy'ego pochłoniętego niewielką, przeraźliwie nudną książką pod tytułem Prefekci, którzy zdobyli władzę. Studium prefektów Hogwartu i ich przyszłych karier. Po pierwsze, to skąd wiadomo, że ta książka jest przeraźliwie nudna? Żaden z chłopaków jej nie czytał. Po drugie, nieważne, że to jest magiczny świat. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek napisał i wydał książkę na ten temat. Serio, wyobraźcie sobie, żeby ktoś wydał książkę na przykład o karierach przewodniczących klas z jakiegoś poznańskiego liceum. Serio? Bohaterowie tymczasem trafiają na spotkanie autorskie z Lockhartem. Koleś jest takim coachem Mike'iem świata czarodziejów. Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że we wrześniu obejmuję stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Po pierwsze, ta szkoła po prostu nazywa się Hogwart, nie jest w Hogwarcie. Po drugie, czy Lockhart ma jakieś haki na Dumbledora, bo on jest kompletnym idiotą, w sensie Lockhart. I grono nauczycielskie potem jakby jest świadome tego, że on jest idiotą. A tymczasem co, chcecie mi powiedzieć, że najpotężniejszy czarodziej na świecie nie zauważył, że ma przed sobą niekompetentnego kretyna? Tymczasem pojawia się Malfoy i zaczyna śmiać się z Harry'ego i tego, że Lockhart robi z niego swojego pupilka. Daj mu spokój, on tego wszystkiego nie chce, zawołała Ginny. Wow, Ginny zachowuje się dokładnie jak Frankie Davida Kwiatkowskiego pod moim odcinkiem złych piosenek. Harry nie mógł sobie wyobrazić, w jaki sposób w jednym małym samochodzie zmieści się 8 osób, 6 kufrów, 2 sowy i szczur. Nie wiedział, rzecz jasna, że pan Weasley wyposażył swojego Forda Anglię w kilka nowych wynalazków. Molly nie musi o tym wiedzieć, szepnął do Harry'ego. Znaczy, jak nie musi o tym wiedzieć? Jak zobaczy, że 8 osób z bagażami zmieściło się do 5-osobowego samochodu, to co, nie zorientuje się, że coś jest nie tak? Bohaterowie trafiają w końcu na dworzec, żeby jechać do szkoły. Ja wezmę Ginny, a wy dwaj pójdziecie po nas, powiedziała pani Weasley. Na opiekuńcze mama Rona nic tego nicowego stwierdza, że zostawi chłopaków z tyłu, zamiast pilnować ich tak jak całej reszty. Wiecie dlaczego? Powiem wam dlaczego, bo autorka nie miała lepszego pomysłu, jak oddzielić chłopaków od reszty ekipy. Bardzo subtelne, autorko. Dobra robota, świetnie. I to jest właśnie ten zły rodzaj pisania postaci, gdzie zmieniasz charakter jakiejś postaci, każesz jej się zachowywać irracjonalnie, dlatego że akurat
to jest ci potrzebne dla fabuły. Ponieważ bohaterowie nie są w stanie dostać się na dworzec, to postanawiają lecieć do szkoły tym magicznym Fordem. Ron otworzył przepastny bagażnik, stukając kilka razy różdżką w pokrywę. Trwało to dość długo, ale w końcu wtaszczyli kufry do środka. Postawili klatkę z Hedwigą na tylnym siedzeniu, a sami wsiedli z przodu. Że tak zapytam, gdzie byli rodzice? Nie, ale serio, gdzie są rodzice Rona? Pociąg już dawno odjechał, oni powinni się zorientować, że chłopaków nie ma, a nawet jeżeli nie, no to powinni już na tym etapie wrócić na parking i ich spotkać. No to gdzie oni są? Silnik zaczął dziwnie wyć. Wymienili zaniepokojone spojrzenia. Prawdopodobnie się zmęczył. I co? Co? To jest zwykły samochód, zaczarowany w ten sposób, że lata. Czy chcecie mi powiedzieć, że każdy zaczarowany przedmiot w tym świecie zyskuje samoświadomość? Bohaterowie docierają z pewnymi przeszkodami do szkoły, gdzie trafiają na Snape'a. Widziano was, syknął wskazując na wielki tytuł na pierwszej stronie. Latający Ford Anglia budzi sensację wśród Mugoli. Okej, kiedy ktoś zdążył napisać ten artykuł? No bo pociąg wyjechał o 11, czyli zdarzenie miało miejsce koło południa i bohaterowie trafili na miejsce tego samego dnia wieczorem. Czyli co, to jest jutrzejsze wydanie tego dziennika? Czy może napisano o tym, zanim się zdarzyło? Tymczasem Harry poznaje Colina, który jest jego, no jest jego fanboyem, inaczej nie da się tego powiedzieć. Nic tak nie podniecało Colina, jak powiedzenie, jak tam Harry? Jak tam Harry? Harry tłumaczy Colinowi zasady Quidditcha. Ją właśnie musi złapać szukający, bo gra toczy się dopóki tego nie zrobi. A drużyna, której szukający złapie znicza, dostaje dodatkowe 150 punktów. Mówiłem to już w poprzedniej serii, ale powtórzę raz jeszcze. Zasady Quidditcha nie mają sensu. Nie mają sensu, bo wygrywa ta drużyna, której szukający złapie znicz. Cała reszta jest pozbawiona znaczenia. Jedynym wyjątkiem byłaby sytuacja, w której szukający złapałby znicz w momencie, w którym przeciwna drużyna miałaby ponad 150 punktów przewagi. Tyle, że po co by wtedy łapał ten znicz? Żeby zapewnić sobie przegraną? I oczywiście zaraz ktoś mi napisze, że była w książce opisana taka sytuacja, że coś takiego się zdarzyło w trakcie mistrzostw, ale to nie ma sensu, bo to oznacza, że ten szukający był debilem. Bohaterowie odwiedzają Hagrida. Już dawno odniósł wrażenie, że nie jest to zwyczajny parasol. Prawdę mówiąc, podejrzewał, że ukryta w nim jest szkolna różdżka Hagrida. Harry był dosłownie świadkiem tego, jak Hagrid rzucał zaklęcia za pomocą swojego parasola, a teraz podejrzewa, że jest w nim magiczna różdżka. No, Harry to prawdziwy Sherlock Holmes! Harry zasypił podłogę i trafia do gabinetu woźnego, który jednak po chwili musi gdzieś na chwilę wyjść. Harry rzucił okiem na drzwi, upewnił się, że Filch nie wraca, porwał kopertę i przeczytał w migu rok, korespondencyjny kurs dla początkujących czarodziejów. Zaintrygowany otworzył kopertę i wyciągnął z niej plik pergaminowych arkusików. Harry przegląda cudzą korespondencję, bo jest zaintrygowany. Harry jest bucem w kwestiach prywatności. W końcu bohaterowie trafiają na pierwszy atak potwora z komnaty tajemnic. Do uchwytu na pochodnie za własny ogon przywiązana była pani Norris, kotka woźnego. Zmywamy się stąd. A nie powinniśmy spróbować jakoś pomóc? Zaczął Harry nieśmiało. Zaufaj mi, szepnął Ron. Chcesz, żeby ktoś nas tu zobaczył? Według Rona ważniejsze jest to, żeby nie być w okolicy ataku, niż żeby pomóc ofierze ataku. Ron jest bucem dla niewinnych, rannych kotów. I co to jest ten cały harłak? Zapytał Harry. Ku jego zdumieniu Ron zachichotał. Okej, czym się różni Ron wyśmiewający się z czarodziejów pozbawionych umiejętności magicznych od Malfoya, który wyśmiewa się z czarodziejów z niemagicznych rodzin? Tak czy siak, rasizm. Okej, tyle jeżeli chodzi o tę książkę. Czas na ocenę w mojej dwustopniowej skali. Skala jest pomiędzy wydłupcie mi oczy, nie chcę tego więcej widzieć, do chętnie przeczytam ciąg dalszy. I Harry Potter bez zaskoczeń otrzymuje oczywiście ocenę chętnie przeczytam ciąg dalszy. Bo jasne, jest to książka pełna absolutnych dziur fabularnych, albo niezręcznie napisanej narracji, albo kiepsko wykorzystywanych narzędzi narracyjnych, o czym zresztą zrobiłem osobny materiał, który bardzo wam polecam. Ale mimo wszystko to jest książka, która niesamowicie wciąga, ma ciekawych bohaterów, zabawne momenty i do której mam niesamowity sentyment. Na koniec jeszcze jedna dodatkowa rzecz. Mam dziś dla was książkę i to jest dobra,
dobra książka. To jest dobra książka. Napisała ją moja serdeczna przyjaciółka, widoczna tutaj na zdjęciu. Zobaczcie, jaka ładna. Zdecydowanie ładniejsza ode mnie. Książka jest śliczna, jest piękna, więc jeżeli chcielibyście coś takiego sobie kupić, albo kupić komuś w prezencie, bo zbliża się Dzień Kobiet, prawda? Odpowiedni link znajdziecie w opisie i też gdzieś tutaj postaram się podlinkować. Polecam książkę Ewy raz jeszcze, jest super, jest naprawdę fajna. I tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się. Pa, pa.